Maksymilian Podlejski z Czerwionki Leszczyn ma 17 lat i cierpi na nieuleczalną chorobę genetyczną przypominającą w objawach Alzheimera. I choć walka z jej postępami jest trudna, wciąż można spowolnić występowanie objawów. Leczenie jednak przerasta możliwości finansowe rodziców nastolatka. Miesięcznie potrzebujemy 15 tysięcy złotych na samo lekarstwo dla Maxa, plus koszty rehabilitacji, jest też jakieś 1000 zł miesięcznie. Dlatego w pomoc angażują się mieszkańcy, którzy w miniony weekend licznie zgromadzili się w Czerwionce Leszczynach, gdzie Fundacja TVS zorganizowała charytatywny Dzień Rodziny. Na uczestników wydarzenia czekało wiele atrakcji, a cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie na rehabilitację Maxa. Mnie najbardziej urzekł chyba arsenał Maxa, bo Max bardzo interesuje się militariami i tam naprawdę ogromne kolejki do żołnierzy, aby z nimi porozmawiać, aby z nimi sobie zrobić zdjęcie, aby zobaczyć, jak wygląda granat. Fundacja jest zawsze tam, gdzie coś się dzieje, a zwłaszcza coś, gdzie możemy komuś pomagać. Tutaj jest taki szczytny cel, pomagamy na Maxa, dla Maxa, także nie wyobrażalibyśmy sobie, żeby nas tutaj nie było. Podczas Dnia Rodziny pojawili się również przyjaciele, którzy Maxowi pomagają od wielu lat. To nie tylko służby mundurowe, ale też stowarzyszenia i przedsiębiorcy. Co roku pomagamy Maxowi zdobywać mu środki na jego leczenie. Prowadzimy ogólnie animacje dla dzieci i uczymy, czy ja uczę z moją ekipą dzieci, na czym polega pomoc jako wolontariusz. Maksymilian mimo trudów związanych z chorobą nie poddaje się i każdego dnia dzielnie walczy z przeciwnościami.